I im pokażę. Nie ma szans, że to się uda. Wpierw moment. czy ja słyszę coś za... Ja rozumiem, błędy młodości, ale naprawdę. Tak, udało się. Ciężko w to uwierzyć, ale 3,5 roku od zapowiedzi. Doczekaliśmy się serwej adaptacji mangi ATO Ody. Jest ona wspaniała. To mój osobisty moment, typu, a nie mówiłem? Jasne, jak zdążyli się zauważyć, na jakimś etapie byłem sceptyczny, ale prędzej czy później to zmieniło się. I mówiłem wszystkim wokół, że to zapowiada się dobrze. Zaczęło zobaczyć materiał z planu, a także pamiętać o udziale autora przy tworzeniu serialu. A po zjazdunach też tylko odpoczywam spokojnie z myślą, że czeka nas kolejna udana aktorska adaptacja mangi od Netflixa. Choć to było trochę być albo nie być dla nich, bo jakby się nie powiodło, to chyba nie muszą tłumaczyć. Jednak na razie mogę gadać o sukcesie paźdzni po premierze, bo są pozytywne opinie od krytyków oraz widzów. Co dalej pis od Netflixa? Nie wiem. Tymczasowo. Jestem tu po to, aby przekonać was, że warto go zobaczyć. Dlaczego? Otóż jest to ten najlepszy typ adaptacji, a mam podstawy, żeby to mówić, bo tak, Nasi czytałem trochę materiału źródłowego, Konkretnie zaadaptowany East Blue saga. Tak, jest super. Tak, kiedyś przeczytam więcej. I co aktorski serial robi z mango? Przede wszystkim to czule bierze do rąk, bo ma multum miłości do niej. Następnie, wiedząc, że obejrzą to ze mną fani, jak i ludzie, którzy nie mieli nigdy z nią do czynienia, decyduje się na parę rzeczy. To wciąż musi być hiser Luffiego i załogi Słomianego Kapelusza, więc zachowane są podstawy. Wciąż mamy tych samych bohaterów oraz lokacje. Historia przebiega podobnie. Ale fajnie obejrzą tego samego jeszcze raz. Dostałem nową wersję, która sprawi, zobaczą odświeżone, wymyślone na nowo East Blue Saga. A ono pomimo różnic dalej będzie tak samo świetne jak oryginał. Co z nową widownią? Być może sporo tych ludzi nigdy nie spierdziła oryginału ze względu na jego długość. Dość zrozumiałe. Dlatego twórcy decydują się na skondensowanie początku materiału źródłowego. Zamiast 100 rozdziałów i 60 odcinków ludzie mogą zobaczyć 8 epizodów trwających po godzinę. Nagle platforma nie musi martwić się, że tego materiału jest aż tak wiele, bo można go sprytnie zedukować przy jednoczesnym zachowaniu tego, co najważniejsze. Zaś momentami będą zmiany, które fajnie urozmaicą historię z oryginału. Po prostu coś cudownego. Nawet jeśli potrafi czasem potknąć się przy tempie, albo jako parę naprawdę dobrych rzeczy z mangi i anime. Ale twórcy jako fani i kompetentni showrenerzy Wiedzieli, co trzeba zrobić, żeby to zadziałało. I to wszystko można oglądać w pięknej oprawie. One Piece byta absurdalnie niedorzecznym, żeby działał w aktorskim medium? Nie martwcie się. Tutaj przecinanie statku mieczem, rozciąganie się, a skorzystanie ze ślimakofonów jest zupełnie normalne. Od początku do końca twórcy obierają konwencję, w której ten kicz jest naturalnie rozegrany. Nie ma niczego dziwnego w tym świecie, pomimo... Wielu dziwactw. Ktoś po prostu wziął świat wykrywany przez Odę i z całą szczerością, a z miłością przyniósł go do tego medium. Było to możliwe, bo strona techniczna jest wspaniała. Kocham scenografię, która sprawia, że to wszystko wydaje się realne. Niby wydawało się to niemożliwe, a jednak okazało się wykonalne dzięki odpowiednim ludziom. Cewy One Piece jest świetną adaptacją. Przygody Luffy'ego i jego załogi to 8 godzin czystej zabawy, w której kluczowe aspekty oryginału działają tak jak powinny, a innowacje Shora Nail są sprytne oraz przemyślane. Taki efekt końcowy nie byłby również możliwy bez wspaniałej obsady. Tak jak świat został wprost wyjęty z oryginału, to tak samo było z postaciami. Czułem, jakbym oglądał tego samego Luffy'ego, Zoro, Nami, Usopa i San Diego. Jeśli to możliwe to chciałbym ich jeszcze raz kiedyś zobaczyć. A teraz pozwólcie mi się nacieszyć tą chwilą, w której ludzie przyjrzyli na oczy widząc, że to dobry serial, o czym ja byłem przekonany już kiedyś. Taki moment dla fanatyka aktorskich adaptacji mangi anime jest czymś pięknym. Z tej strony był Relagast27 i dziękuję za wysłuchanie.